Tradycyjna szopka to makieta przedstawiająca narodziny Chrystusa. W kościele Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu można zobaczyć jej niecodzienną odsłonę. One się ruszają. Są kolorowe? Są kolorowe. Dużo światełek, tak? Jest dużo światełek. Największa ruchoma szopka na Dolnym Śląsku powstała z myślą o głuchoniemych. Ksiądz Błaszczyk w 1967 roku stworzył maleńką szopkę. Był jeden silnik, parę figurek się poruszało, a głusi mówili: kapłan, ładnie, przyjemnie. A to zmotywowało księdza do rozbudowy szopki. Dziś składa się z ponad 2000 figurek i 200 bombek. Konstrukcje tworzą elementy nowe jak i stare, także zabawki ofiarowane przez dzieci. Od niedawna szopkę wspierają nowe elementy. Kopalnia z 7 górnikami. Warte zauważenia jest fakt, że 6 pracuje, a 7 odpoczywa, jedząc sobie kanapkę. Kopalnia jest dwupoziomowa, 2 poziomy są pod ziemią i 3 poziom jest naziemny, to jest dom z kobietą niecierpliwie oczekującą na powrót męża. Szopką zajmuje się duszpasterstwo dla niewidomych i niesłyszących we Wrocławiu. Wśród świątecznych atrakcji przygotowanych przez duszpasterstwo znalazł się także chór dla głuchoniemych. Chór zimgowy to jest piękne. Tuszący śpiewają, to kłosem, a głosy nie mają jak to oglądać. Dlatego ja wymyśliłem taki chór dla niekuszących, minka w języku migowym, bo to takie radosne śpiewy kolędy. Oryginalna szopka zachwyca i integruje. Figurka aniołka za otrzymany dar dziękuje w języku migowym. Dla Echo24 Patrycja Nawrocka.